ఎందుకిలా నా కర్మ గారిపోయింది. Okej, okay, to co teraz widzicie to teledysk, ale stwierdziłem, że fajnie nam zbuduje nastrój pod to, co zaraz nadejdzie. Hollywood przyzwyczaił nas do dziwnych scen akcji. Żeby daleko nie szukać, wystarczy spojrzeć na serię Szybkich i Wściekłych. Zresztą nawet dawniej obserwowaliśmy takie akcje w Matrixie. Jednak co by było, gdybyśmy poszukali głębiej, spojrzeli w dziwne zakamarki internetu i kinematografii i poszukali czegoś, no wiecie, jeszcze bardziej odjechanego. Troszkę poszperałem i sami zobaczcie, co udało się znaleźć. Jeśli wydawało wam się, że Terminator czy Robocop to prawdziwe kozaki, to chyba nie widzieliście tego robota. Trudno mi jednoznacznie ogarnąć, co się tutaj dzieje, ale to cudo potrafi się duplikować, łączyć w dziwne konstrukcje, wciągać broń przeciwników, unosić przedmioty niczym magneto, no i do tego jest kuloodporny. Sceny akcji z jego udziałem to totalny odlot. Nie ma tutaj właściwie żadnych ograniczeń, no może poza wyobraźnią scenarzysty, która jest chyba nieskończona. A to jest moja ulubiona scena. Happy Diwali, folks. Tytułów tych filmów nawet nie staram się wymawiać, więc tam, gdzie jest to możliwe, wyświetlają się wam na dole ekranu. Tym razem mamy temat tajemniczego Zorro, który ściga samolot. Na jego pokładzie wyraźnie dzieje się coś złego i trzeba maszynę sprowadzić na ziemię. Pierwsza część sceny to szalony pościg po dachach budynków, który dodatkowo kręcony jest niczym scena z gry komputerowej. Zresztą popatrzcie na te ujęcia. Naszemu bohaterowi udaje się nie tylko doskoczyć do samolotu, ale również siłą własnych mięśni sprowadzić go na ziemię. Klasa. Co ciekawe, niektóre ze scen, które udało mi się znaleźć, są naprawdę nieźle nakręcone. Na przykład rzućcie okiem na tę sekwencję. Praca kamery, mocne, agresywne wręcz oświetlenie, flary i rozbłyski przed obiektywem. Szczerze? Michael Bay mógłby się z tego uczyć. Scena jest prawdziwie epicka. Popatrzcie na te kadry, ruch kamery. Tak zwany hero shot, czyli ujęcie wyolbrzymiające cechy bohatera, wkroczyło tutaj na wyższy poziom. A już tak serio, odkładając żarciki na bok, to tę scenę się naprawdę całkiem fajnie ogląda. Tak szczerze, trochę jestem pod wrażeniem. Jeśli chodzi o ujęcia typu hero shot, to znajdziemy tego więcej. Na przykład, co powiecie na ujęcie bohaterskie w kręcącym się samochodzie? Można? Można. Potem jeszcze seria klasycznych, szybkich zoomów. Widać, od kogo uczył się Tarantino. Zabawa się oczywiście dopiero zaczyna. Potem dzieją się takie rzeczy. Tutaj akurat widzę pole do popisu dla twórców z Japonii, którzy tak lubią podwieszać swoich bohaterów na linach. No i popatrzcie na ten cios kończący walkę. Czy trzeba dodawać coś jeszcze? Zresztą w kwestii lin unoszących i ciągnących aktorów, popatrzcie na tę scenę. Walka jeden kontra cała armia to częsty przypadek zwariowanych scen akcji. Spójrzcie na przykład na tę sekwencję. Z jednej strony tłum uzbrojony w noże, maczety, karabiny, z drugiej strony bohater z drewnianym kijem. No ale to w zupełności wystarcza. Na waszą uwagę, poza efektowną zabawą na ekranie, zasługują z pewnością efekty dźwiękowe rodem z jakiegoś Mortal Kombat. Posłuchajcie. Potem nawet robi się bardziej krwawo i brutalnie. Potyczka z masą przeciwników powraca w tej scenie, która dodatkowo zabarwiona jest tą specyficzną epickością, zwolnieniami czasu i agresywnymi, przekrzywionymi kadrami. Na
deser obserwujemy sekwencję prosto z filmu 300. Szczerze mówiąc, nie wiem, co było pierwsze, 300 czy ta produkcja, ale pozwolę sobie założyć, że to jednak parodia filmu o Spartiatach. Jak dobrze poszukamy, możemy też znaleźć prawdziwego Kapitana Amerykę, który zamiast tarczy używa wyrwanych z samochodu drzwi. Trzeba jednak przyznać, że radzi sobie z nimi całkiem skutecznie. Cała scena jest pięknie zakończona celnym wykopem płonącej opony. Cudo. Różne drobniejsze scenki mogą nam pokazać inne zwariowane pomysły, na przykład wysyłanie samochodu w powietrze wystrzałem z pistoletu, wysadzenie helikoptera samochodem, skaczące motorówki, walka za pomocą pojazdu kręcącego się na dwóch kółkach, czy ratowanie ludzi z lecącego samochodu. Do wyboru, do koloru. Jeśli jesteście spragnieni większej ilości odjechanych scen, to bez problemu możecie znaleźć, wyszukując na YouTubie sceny akcji z Bollywood lub z Tollywood. To ostatnie to kategoria filmów tworzonych jako parodie, które często przedstawiają sekwencje przerysowane i nierealne. Jednak bardzo często okazują się wyjątkowo dopracowane w swojej, dość specyficznej formie. Jeśli zdecydujecie się na wkroczenie w te zakamarki kinematografii, to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam miłej zabawy i powodzenia.